Witamy. Dziś mamy 18 dzień października 2022. Idźcie i głoście. Co mamy głosić? Królestwo Boże, że już przyszło, przybliżyło się. A królem kto jest? Kto jest królem prawowitym? Łukasza, 1 rozdział 33, wieczny. Jeden król, jeden ojciec, jeden Bóg, a my wszyscy bracia i siostry w jednym Bogu. Dzień dobry. No. Stojak taki sam. Czyli ten król, co zamordowali go i zmartwychwstał, Żydzi, czyli gdzie Świadkowie Jehowy mordują Chrystusa, króla Jehową. Sposób kłamstwa, Ewa w raju została schowana, została zamordowana kłamstwem. Mateusz 10:26-28. Nie bójcie się tych, co mordują fizycznie, ale tych, co kłamią. No i tu są niewinne kobietki, których niewolnik poszukał, zakłamał. Oni stoją na usługach amerykańskiej firmy Jehowa, fałszywych proroków. No ten Jezus jest w niebie, siedzi po środku jako baranek, po środku tronu, objawienie 7:17 i przychodzi jako król, król Izraela, do czystych serc prawdziwych czcicieli. No my są prześladowani przez Świadków Jehowy jak Noe, śmieją się nas, oczerniają nas, szydzą z nas, nie chcą z nami współpracować i głosić króla Izraela, którym jest Chrystus. I mamy teraz czas. Pierwszym królem w Izraelu kto był? Jehowa? Kto był panem? Królem, nie panem. Saul. Pierwszy król Izraela. No, nie pan, bo pan to jest od podatków Cezar i oni mają, nie mamy króla Chrystusa, tylko królestwo Jehowy i pana Jehowy mają. Także przekręcili słowa i Samsonowi włosy odrosły. I czas się wypełni i zobaczą, że oni jak faraon, Chrystus ich przytrzymał przy życiu, że oni dzięki temu pobudzają nas i jako statyści pracują. My głosimy na cały świat Chrystusa jako jego świadkowie, Dzieje Apostolskie 1:8 i uczulka jako Rahab ratuje swoją rodzinę. To takie prostytutki wejdą do królestwa, a świadkowie są prostytutki duchowe, nie wejdą, jak faryzeusze. Bo uczulka ma męża, dwie córki. No i mamy czas Sodomy, Gomory, czas na pustyni, świadkowie wyszli z katolicyzmu, z pogaństwa, ale 2 Koryntian 6:14-18 nie chcą właśnie odejść od kłamliwych nauk amerykańskich, Jehowy. Także jest czas pustyni i oni wymrą na pustyni, jak nie uwierzą, nie wyszą Chrystusa Króla za Ojca Króla, Nauczyciela, Zbawiciela, bo jest jeden. I oni nie musieli 40 lat chodzić po pustyni. Ale Abraham, Chrystus, Ojciec, Bóg Ojciec jest Ojcem Abrahama, Izaka, Jakuba. I już są zaproszenia na kolędę, uczulka dostała, ja jeszcze nie, ja mam z tamtego roku. Czyli już te przepisy covidiowe, covidiańskie pozmieniali troszkę i zapraszają na kolędę, żeby no, dusić z kasy. A my dziękujemy właśnie księżom, Świadkom Jehowy, Adwentystom, Baptystom, wszystkim fałszywym prorokom, pastorom, bo jest jeden prawdziwy prorok. Dzieje Apostolskie 3 rozdział 20-22. Proroka takiego jak ja zbudzi wam Bóg, czyli chodzi o Chrystusa. Mateusz 17:5 słuchajcie. No i Świadkowie Jehowy nie słuchają Chrystusa, Króla Ojca z Nieba, Emanuela. Izajasza 7:14, Mateusz 7:23, ale wymyślili sobie Jehowę. W 1931 roku i stali się aktywni, Mateusz 7:15, jako owce będą wilkami drapieżnymi, jako drzewo, które jest zielone bez fig. I to drzewo, które Chrystus przeklał, usknięte, wiadomo, drzewo wrzuca się do pieca, się pali. A my mamy wodę życia Jana 4:14, żywą wodę, Samarytanka od Chrystusa Króla. I jak tutaj Szadrak, Meszak, Abednego nie dali pokłonu znamie bestii, Jehowa to jest właśnie nowy porządek świata,
nowy świat, ale są w świecie i nie chcą być w Królestwie Chrystusa. Jana 18:36, że Królestwo moje nie jest z tego świata. Świadkowie są w świecie. Chociaż mówią, że oni nie są z tego świata, nie? Bo do wojska nie idą. No ale kłamią. Jana 8:44, ojca kłamstwa Jehowa, jako ojciec kłamstwa jest. Jego imię diabelskie Jehowa, amerykański. I po to przytrzymałem się przy życiu, aby sławić swoje imię. Rzymian 9:17. Teraz świadkowie są do tego czasu, aż Chrystus dopełni się wszystko, że ze względu na wybranych, czyli ja, Bogdan Cicierski, Urszulka, Zbyszek, jesteśmy wybrani. Świadkowie nie chcą być wybrani dla Chrystusa, tylko są w niewoli Jehowy amerykańskiego, Cezara, Pana Cezara, Pan Jehowa. A Chrystus, Jana 19:15, nie mamy króla, tylko Cezara jest królem. I Józef też go sprzedali bracia i później przyszli, bo z Józefem był Chrystus. Józefa sprzedali, Chrystusa sprzedali. I to cały czas Chrystus, było uczenie, Stary Testament na temat Chrystusa. Bo Chrystus już zaczął istnieć, 1 Mojżesza 3:15, w słowie proroczym. I Chrystus przyszedł, zniszczył szatana na Golgocie, bo zwyciężył właśnie. Zwyciężył, bo wytrwał do końca w prawdzie, miłości i służeniu swemu Ojcu. Jana 17:1 i Mateusz 11 rozdział od 25 do 30. Ojcze, srebrzancy nie pisali Jehowa, bo Chrystus nie modlił się do Jehowy, tylko do Ojca. A Jego Ojciec jest naszym dziadkiem na emeryturze i my teraz jesteśmy uczniami i synami i córkami Chrystusa Króla, który przyszedł